Cześć, witamy Was. Ferie wielkanocne, pierwszy dzień ferii w szkole, więc co tata z synem robi? Jedziemy na ryby. I co dzisiaj łowimy, Wojtek? Karpie. Dzisiaj, słuchajcie, federek, coś innego niż zawsze spinning, ale no takie wymogi, pogoda jest jaka jest, szczupaków jeszcze nie można łowić, zatem jesteśmy dzisiaj na federku. I co my dzisiaj używamy? Słuchajcie, dzisiaj mamy dwie takie rzeczy. Taki pelecik zemce karpia, ser 2 mm, i mamy dodatkowo taką zanętę, jeszcze goldfisha z płoci. Super. Niby dobra, zobaczymy jak to działa, tak? No wędki mamy już zarzucone. Moczą się tam jakieś 15 minut. Zrobiliśmy sobie niedużą, słuchajcie, porcyjkę peleciku z tą zanętką. No i zobaczymy co się będzie działo. Więc patrzcie, oglądajcie i zobaczymy, może coś uda się nam wyciągnąć i złowić. Nakładać. Pakować koszyk. Wojtek, otwieraj nasze pudełeczko. Daj, żeby się nie wysypało. Przejdź bożyłka. Patrzcie, przodem do kamery. Tyłem się nie obracamy. Co najpierw kładziemy? Najpierw kładziemy kuleczkę w drugą stronę. Tym, o. Wsypujemy sobie troszkę. Patrz tam do kamery, żeby cię wszyscy widzieli, jak to robisz. Tak, sypiemy jeszcze peleciku. Czy to pelecik? No to jest te kuleczki właśnie z anentą. Dobra. Na to się łowi karpie. I teraz wkładamy. I ściskamy, tak? Foremeczkę. Tu jest 20 gram. 20 gram mamy koszyczek. No i pokaż, Wojtek, jaki nam wyszedł ten. Pokażemy wszystkim. Zbliżymy. O, coś nam się nie skleiło. Może troszkę przesek już pelecik. O! Słuchajcie, proszę Was. Zobaczcie. Super. Taki Wojtek zrobił fajny zestaw. I teraz zarzucimy. Tata zarzuci. Ale umiem rzucać. No ja wiem, że ty umiesz rzucać. Już spinningiem rzucasz, ale tutaj, żebyś nie poplątał drugiego zestawu. I już. Dobra, może troszkę słuchajcie o sprzęcie. Sprzęt mamy budżetowy. Jedno wędzisko to jest flagmana do 40 gram, to co Wojtek nim się operuje. Drugie mamy do 40 też gram. I to jest z Decathlonu, kijek, federki, ale dobrze się sprawdzają, łowimy już na nie 3 lata. Więc jak na pierwsze takie potrzeby, które chcecie zacząć federować sobie na karpiki, płotki, czy lekkie takie zestawy, pikerki, to no mogę powiedzieć, że sprawdza się to, zwłaszcza jeżeli to są jakieś wypady właśnie, słuchajcie, o, rodzinne. Tu mamy tego starszego, który łowi, i tu kryptoreklama, zakrywamy kryptoreklamę. Kołowrotki też mamy shimanowskie pozakładane, jeden jest troszkę chyba inny, nie pamiętam już nazwy, ale też kupione w Decathlonie budżetowo. Żyłeczki mamy 16 założone, haczyczki 10, no i kuleczki, no to teraz tam pokażemy Wam, jakie mamy kulki i na co łowimy. No słucham, Wojtku. Łowimy na duże karpie, myślimy, że coś się złowi. Przenieśliśmy dużo kulek w torbie. Dużo kulek mamy w torbie, różne kulki. Teraz Wam pokażę wyposażenie torby, coś już nazbierało trochę przez ostatnie 2 lata i na rybomanii. Więc no mamy w czym wybierać. No dzisiaj pogoda jest taka trochę kapryśna. Przyjechaliśmy rano, niby 13-14 stopni, ale padało, wiatr, ale no mamy nadzieję, że chociaż jakiegoś leszczyka czy płotkę, nie mówiąc już o karpiu, złapiemy, czy karasia. Więc troszkę jakby słońca wyszło, to by było lepiej. Słuchajcie, pokażemy Wam nasze kulki, jakie udało nam się nazbierać przez ten czas, co łowimy z Wojtkiem. I pierwsze to są takie najmniejsze. Tu mamy z MC Karpia
S70, za blisko Wojtek, o tak wystarczy, S70, to się nam fajnie sprawdzało, ale w troszkę cieplejsze dni. Masz się zaśpić. Dobrze. Pachnie jak skarpetka. No tak, to jest opinia dziecka, pachnie jak skarpetka. Pokaż, no powąchamy. Nie, tak trochę jak trochę skarpetkowo, trochę cytrusowo. Tak. No, pokaż następne, co tam jeszcze mamy? Zobacz, coś się tak rusza. Nic się jeszcze nie rusza, jak będzie branie, zatniemy. To szybciej, żeby taki długi film nie był. To łowiliśmy dzisiaj, łowimy na pomarańczowego. Owocowe takie już popki. Już pokażemy. Też zemce karpia. Słuchajcie, zemce karpia bardzo fajne są te produkty. Szczególnie dobrze nam się tutaj sprawdzało na łowisko ananas z truskawką, ale tak w maju. Więc to było, powiem wam, rewelacja. To na co łowimy dzisiaj? Takie pinki, coś ma niby... pomarańczowe. Pachną jak cytrynka. No, takie owocowe zapachy. To mamy, pokaż, no, o, ze 3-4 od razu. Słuchajcie, mamy to w różnych wariantach, bo mamy to 72 pineczki. Bardzo fajna przynęta. No i takie bobki też. Tutti frutti. Zobaczymy, tak? To są. Tu są fajne takie bobeczki małe. Fajne, nie? A jak powąchają się? Oj. No to zobaczymy zaraz. Możesz troszkę dalej się odsunąć, bo cię nie widać. No. No to zobaczymy. Te to pachną dziwnie. Tak, jedną mamy wędeczkę właśnie na bobkach. Tutaj słuchajcie, mamy jeszcze feather bitesa, kokos i z kisłe masło. To pachnie jak super. To pachnie jak cukierek. No, kokosowo. Cukierek z kisłe masło. Fajne. Już. Kupujcie, super. A co kupujcie? Słuchajcie, z kisłe masło bardzo dobrze się sprawdzało. Ale to, co było 2 lata temu i na to łowiliśmy, no to coś takiego. To bardzo fajne. Dziesiątki, czekoladka, żółte kuleczki, jak i pomarańczowe. Więc to mamy też fajne. Fajne. Więc jest tych kuleczek, są pływające, są. Ten dużo. Tutaj mamy jeszcze troszkę większe. I to jeszcze jest nie haczykowo. Koniec. Tutaj mamy taki 8 mm kryl. Które się kleją. No, kryl się śmierdzi, ale jest też jest dobry. Wojtek, pokazuj dalej, tata przerzuci sobie zestaw. To jest super. To jest fajne. Dwukolorowe. Skanować. Dobra. Jak te kuleczki? O! W tych kuleczkach jest taki barwniczek. Są kuleczki takie. Ładnie pachną orzechami. Nowe. Nowe jest, to pachnie jak przyprawa od Gyrosa. A nie, już było. Otwarte, pokaż, no Wojtek, tata też pachnie. No, typowy gyrosik. Do jedzenia. No, do jedzenia nie. Słuchajcie, pamiętajcie, nie pomylcie się, że to są cukierki. To jest też bardzo stare już, wiecie, to już... Bo się wysypie, Wojtek. To jest pelet haczykowy. Kulpaczyki. Taki miękki. Nie, twardy się kleje. Sound bites. On już troszeczkę mógł ten olej wyjść z niego. No. Ale jako do zanęty czy coś to się jeszcze nada. No się nada. O. Patrz, które beczce mam zanęty. Nie, to jest twardy pelecik, ale ten już nie na bagnecik, tylko no tutaj już musimy na gumeczkę go zakładać. Te twarde zakładamy na gumkę. Na
patrzcie, kolorowe tyłeczki. Patrzcie, patrzcie, kolorowe. Przeczytajcie. My czytaj. Jest 10:25. 40, tak? A wszyscy zobaczycie w środku. Są różne kolory. No patrz, tu są trzy różne. No dobra, na razie przerwa obiadowa, śniadaniowa, zjemy drugie śniadanie i będzie druga część kulek. Na razie, pokaż no. Słuchajcie, nic nie mówicie, on ma niebieski nos od Halibuta. Mój Lermil. Weź pod bierakiem, złap mi Lermilcia. To jest tak, jak się łowi z dziećmi. Zamiast ryby to trzeba łowić picie dziecku, bo akurat wpadło do wody. A co telefon dzwoni? O, mamy taką fajną rybkę. No i teraz Wojtek będzie podbierał. O, duży podbierał. Jak te, to wszystko naraz, słuchajcie, Wojtek, powoli. Nie tak. Bliżej podbiera, bo nie podniesie. No, chyba jakiś karp będzie. I się spiął. Niestety, słuchajcie. Za dużo zabawy z telefonem, Wojtkiem i tak dalej. No, wracajcie tym miłym akcentem. Jest już godzina 14, trzeba się zbierać. Wychodzi się tylko jedno branie. No, ale ryba się spięła, sami widzieliście akcja to z Lermilciem, dzieci i tak dalej. No ale przyjemność była chociaż taka, że spędziliśmy trochę czasu na świeżym powietrzu. Pozdrawiam Was i do następnego karpiowania albo spinningowania. Siema!